Hej kochani, witajcie w Wiadomościach Kosmetycznych to jest seria na moim kanale, którą możecie kojarzyć bo wiem, że bardzo lubicie, w której robimy przegląd tego, co ostatnio na rynku kosmetycznym w Polsce i na świecie się pojawiło te odcinki zazwyczaj są bardzo długie więc pod spodem w opisie zostawiam Wam odnośniki czasowe, razem z omawianymi tematami, więc jak nie macie czasu na oglądanie całości, to możecie sobie przeskakiwać tylko i wyłącznie do tego, co Was najbardziej interesuje chociaż oczywiście zachęcam Was, żebyście zostali ze mną przez cały odcinek, jak zawsze w tych odcinkach nie pojawia się absolutnie wszystko niektóre rzeczy po prostu z racji naszego z czasu wyrzucam innych, być może nie zauważam, a czasami po prostu coś wydaje mi się być na tyle nieinteresujące, że po prostu nie chcę tego tutaj umieszczać. To chyba na tyle ze wstępu i z podsumowań takich organizacyjnych, żebyśmy wszyscy wiedzieli, na czym stoimy, więc myślę, że możemy przechodzić wprost do wiadomości polskich na start, tak jak zawsze. Chociaż może na start jeszcze zaznaczę, że na całe szczęście w przeciągu trzech ostatnich tygodni, bo ostatni odcinek był trzy tygodnie temu, nie pojawiło się jakoś strasznie dużo nowych zestawów kosmetycznych na święta, więc w sumie będziemy omawiać bardziej takie nowsze produkty, czyli że nie te, które są przepakowane w miniaturki i po prostu są wiecie, tym co już wcześniej mogliśmy znać, tylko faktycznie produkty będą bardziej lub mniej nowościami. Także mnie to bardzo cieszy, natomiast tak jak powiedziałem, idziemy do nowości polskich, pójdziemy sobie najpierw do Glam Shopu. Tak, żeby święta już tutaj przy Glam Shopie mieć z głowy, to pojawią się dwa kalendarze adwentowe, jeden z mieszanymi produktami, a drugi z cieniami do powiek, takimi pojedynczymi. Natomiast poza świętami w Glam Shopie pojawią się cienie żelowe, one będą Dostępne w 5 odcieniach. Mamy pojedyncze produkty do konturowania twarzy, w tym bronzery, róże i rozświetlacz w pojedynczych opakowaniach, nawiązujące do najnowszej kolekcji. A także mamy najnowszą paletę, która nazywa się po prostu z fioletem. I jest to mniej więcej tradycyjny już format palet, jeżeli chodzi o Glam Shop, na 15 cieni. Dużo błysków, trochę matów. No i jest to głównie neutralna paleta, natomiast tak jak nazwa wskazuje, jest ona też z fioletem, chociaż też takie zielonkawe błyski tutaj również się znalazły. W marcu mijał pojawia się nowy błyszczyk, który będzie dostępny w pięciu odcieniach. Nazywa się The One Love, tylko że love jest pisane przez L-U-V i są to kryjące błyszczyki dające na ustach efekt tafli wody. Jeżeli chodzi o Neo Makeup, tutaj pojawiają się dwa różne produkty. Po pierwsze mamy stiki do konturowania, w tym właśnie róż i bronzer. Są to kremowe produkty, które mają idealnie wtapiać się w skórę. Wzbogacone są składniki pielęgnacyjne i mają pasować do każdej karnacji. Natomiast tak jak ostatnio zwracałem Waszą uwagę na opakowania, jeżeli chodzi o Neo Makeup, tak tutaj też muszę zwrócić Waszą uwagę na to, że to są opakowania, które premiera swoją miały w marce Westman Atelier, oczywiście mamy tutaj metaliczne takie wykończenie, więc one wyglądają w grafice swojej inaczej, czy tam w swoim, nie no, design jest dokładnie ten sam bo to jest dokładnie ten sam komponent, komponent tylko inaczej wykończony, więc znowu potwierdza się to, że Neo Makeup inwestuje bardzo dużo właśnie konkretnie w opakowania. Formuły pewnie też, ale po raz kolejny widzę, że opakowania są na tym, można powiedzieć, światowym poziomie, także z jednej strony brawa, z drugiej strony po części zaczyna mnie to męczyć, że za każdym razem widzę opakowanie, które wcześniej znam już z jakiejś innej luksusowej marki i tak jak wcześniej za bardzo na w ten sposób nie postrzegałem, tak teraz coraz bardziej sprawiają wrażenie marki, która po prostu kopiuje pracę domową od innych w swojej własnej czcionce. Produkty zapowiadają się naprawdę bardzo ładnie, natomiast jestem ciekawy w jakim kierunku Marka będzie dalej iść, bo z jednej strony szanuję to, że inwestują swoje pieniądze również w opakowania ale te opakowania są dla mnie trochę aż za bardzo znajome. No ale nie wiem, dajcie znać co Wy o tym myślicie, chętnie poczytam w komentarzach pod spodem. Poza tym w marce Neo Makeup pojawia się dość ciekawy produkt, który nazywa się Intense Serum Blurring Beauty Balm. To ma być produkt, który wygładza i matuje, łącząc w sobie delikatność balsamu z gładkością pudru. Dzięki zawartości chochoba, esters i krzemionki reguluje wydzielanie sebum oraz pozostawia na skórze efekt wygładzenia. I on dostępny jest w dwóch odcieniach, transparentnym i takim z lekkim pigmentem. Tutaj mamy też SPF 30. Natomiast Patrząc na nieopakowanie, co prawda, a na formułę, tutaj z kolei. Mam wrażenie, jakby trochę próbowali skopiować pracę domową z kolei od Danesy Myrix i jej Yami skin blurring balmu, bo te produkty również zapewniają bardzo podobny efekt wygładzająco matujący, również są balsamem, który jest nazywany pudrem. Um, więc, tak, jestem że zresztą możemy też zobaczyć, że mamy tutaj transparentny i koloryzujący. E, także trochę, trochę to brzmi dla mnie jak kolejna próba skopiowania pracy domowej. Zaczyna to do mnie coraz mniej przemawiać. W Han pojawia się paleta do kontrowania twarzy, ona składa się z dwóch różów, z dwóch rozświetlaczy i z dwóch bronzerów. Paleta wygląda dość przyjemnie, została ona stworzona we współpracy i tutaj przeczytam Wam nazwę konta na Instagramie Artystyczna Alternatywa um, także jeżeli macie ochotę je wesprzeć, bo to są chyba dwie dziewczyny, które e, to konto tworzą, o ile się nie mylę, bądź jeżeli po prostu Wam się podoba paleta, to daję Wam znać, że właśnie coś takiego będzie w chęcie pojawiać. W marce Inglot mamy dwie nowości, po pierwsze mamy nowy tusz, który nazywa się More Than A Legend marka tutaj mówi, że dzięki wyjątkowej formule i nowocześnie zaprojektowanej szczoteczce obiecuje spektakularny efekt i intensywną objętość już od pierwszego pociągnięcia. Także wśród obiednic mamy ekstremalną objętość, efekt uniesionych rzęs, maksymalne wydłużenie i wyraziste podkręcenie. Chociaż jeśli mam być szczery, patrząc na szczoteczkę, jest ona dla mnie na tyle klasyczna i na tyle znana już z innych tuszów, że trochę dziwnie mi siedzi stwierdzenie nowocześnie zaprojektowana szczoteczka, ale być może jest tutaj coś, czego ja nie jestem w stanie dostrzec, także dajcie mi znać, czy ja jestem w błędzie, czy ta szczoteczka wygląda jak każda inna. <laughs> Dzisiaj jestem chyba w takim lekko nastroju. No ale dobra, pójdziemy do kolejnej nowości, jeżeli chodzi o Inglotę i tutaj będzie już współpraca z Komunikatywnie. Tak naprawdę te produkty, które zostały stworzone w tej już chyba trzeciej współpracy razem przetestowaliśmy, to jest mój poprzedni odcinek na kanale, także jak macie ochotę zobaczyć, to wpadajcie do poprzedniego filmiku. Pokrótce Wam powiem, co w tej kolekcji będziecie w stanie znaleźć. No i tutaj mamy tak, bazę rozświetlającą, puder do twarzy utrwalający, cienie w kremie, które niestety mi się naprawdę nie sprawdziły. Mamy też tutaj olejki do ust i konturówki, i tutaj jeżeli chodzi o konturówki, to ta e, chłodniejsza jest naprawdę przepiękna i bardzo mi się też podoba jej formuła, także z całej kolekcji konturówka jest chyba moją ulubioną jej częścią. Dla komunikatywnie swoją drogą oczywiście gratulacje i wypuszczenia kolejnej kolekcji z Inglotem. I to jest kolekcja, która będzie dostępna stricte w Hebe. Jeżeli chodzi o polskie nowości makijażowo, to by było na tyle, więc zerkniemy sobie jeszcze na pielęgnację. Mamy na przykład nowe żele pod prysznic i nowe żele do rąk od Resibo. Tutaj nie będę bardzo się skupiać na rodzajach, na zapachach, e, po prostu Wam o nich wspominam, dlatego że bardzo mi się podoba design opakowań. Wyglądają jak taki element architektury. Dość, dość fajnie się prezentują. Mamy też nową linię od kosmetyków AA i jest tu linia AA Lab AMPM. To jest linia, która została stworzona z nawiązaniem do trendu skin cycling. To jest trend, który był chyba modny około roku temu, więc troszeczkę długo zajęło AA tutaj wypuszczenie tej nowości. Natomiast sam trend polega na tym, że mamy określoną ilość składników aktywnych w naszej wieczornej pielęgnacji i po prostu nie używamy ich wszystkich naraz, tylko na co każdą noc, czyli że na przykład możemy mieć jedną noc, gdzie skupiamy się na retinolu, inną noc na przykład na kwasach, a trzecia noc może być dla nas nocą na produkty takie mm, regenerujące. No i tutaj jeżeli chodzi o tą linię, to na przykład mamy tutaj serum eksfoliujące z kwasem glikolowym, mamy na następną noc serum z retinalem i na ostatnią noc mamy serum odbudowujące z oligopeptydem i szczerze ja się bawiłem w ten trend chyba około roku temu. To było w okresie, kiedy używałem naprawdę bardzo mocnej pielęgnacji i tutaj mam na myśli to, że używałem która była na mnie tyle intensywnym kosmetykiem, że nie byłem w stanie doprowadzić mojej skóry do tego, żeby używać jej każdej nocy. Ehm, także trytynoina mnie trochę pokonała. Natomiast e, od tamtego okresu tak naprawdę odszedłem od e, używania e, czy, czy kierowania się tym trendem skin cycling. I jednak używam tej samej pielęgnacji co nocy. Myślę, że ten sposób aplikacji pielęgnacji na noc może być fajny dla osób, które mają bardzo wrażliwą cerę i faktycznie nawet przy takich delikatniejszych produktach jak retinel, przynajmniej w moim odczuciu, i dla mojej skóry to jest delikatniejszy produkt, um, więc dla osób, które nawet w wypadku takich delikatniejszych produktów nie są w stanie z nimi radzić sobie co nocy i wtedy ten trend jak najbardziej myślę, że będzie ok, ale ja ostatnio wprowadziłem retinal tak wiecie, od razu, bez żadnego takiego powolnego wprowadzania go w moją pielęgnację, co noc, od samego początku i na przykład na mnie retinal nie wywarł żadnego wrażenia, w ogóle nie mam żadnej suchości, żadnego łuszczenia i używam go od samego początku, tak jakbym po prostu był do niego przyzwyczajony i... Dla mnie się to sprawdza, także dla mnie osobiście ten trend i ta metoda aplikacji jednak na co dzień się nie sprawdza i uważam ją dla mojej skóry za niepotrzebną. Natomiast wy możecie na to spojrzeć, tak jak. Wam się bardziej podoba i tak, tak, jak dla was ten trend być może będzie się sprawdzać, więc jeżeli chcieliście produkty specjalnie stworzone pod ten trend, bo on was ciekawi, no to tutaj AA właśnie stworzyło coś dla was, chociaż oczywiście możecie po prostu sobie wziąć ten produkt, który was ciekawi, po prostu z tej linii i używać go codziennie. To też nie będzie żaden problem, o ile wasza skóra jest w stanie tego typu produkty właśnie wytrzymać. No i na sam koniec, Wam na szybko wspomnę, że po pierwsze do wybranych biedronek powraca kolekcja jesienna, bodajże z zeszłego roku, z marki Bell a po drugie to jest już totalna plotka więc na razie nie mam zdjęć żadnych na potwierdzenie tego, ale RLM i Bell będzie miało najprawdopodobniej niebawem nową współpracę ale wiecie, tylko Wam daję znać natomiast my teraz idziemy do nowości zagranicznych i ja chyba zrobię tak, że najpierw opowiem Wam o najciekawszych rzeczach, na koniec zostawiając te które są mniej interesujące no i ogólnie mamy naprawdę bardzo bogaty wybór jeżeli chodzi o palety cieni w tym odcinku, dlatego że ostatnio na przykład Wam wspominałem o Paletę Spice od Anastazji Beverly Hills. To jest taka bardzo neutralna paleta z lekko różowawym błyskiem jako pop of color, w sensie jako takim akcentem kolorystycznym. Natomiast okazuje się, że do tej palety dołączy jeszcze paleta, która nazywa się Sugar, która jest wciąż bardzo neutralna, chłodniejsza na pewno od Spice, ale pojawiło się też tam parę takich jeszcze bardziej kolorowych odcieni, jeżeli właśnie znowu mielibyśmy się odnieść do porównania do palety Spice. Obie paletki są dziewiątkami, są dość małe. Ja już tą Spice miałem okazję dotykać w Sephora i błyski były naprawdę, w sensie wywarły na mnie mega pozytywne wrażenie. Bardzo, bardzo ładne, takie drobinkowe, lekko-toperkowe błyski. Palety wydają się być jakościowo, naprawdę nieziemskie, więc jeżeli Wam się podoba ta kolorystyka, myślę, że warto przy nich się zakręcić. Natomiast to w ogóle nie jest koniec, jeżeli chodzi o Anastazję Beverly Hills, bo te dwie palety są częścią świątecznej kolekcji. Natomiast do do pełnienia tej świątecznej kolekcji mamy też cztery nowe odcienie płynnej pomadki z tej takiej najnowszej formuły, a także dwa nowe odcienie rozświetlacza. Ten rozświetlacz tak naprawdę w marcu Anastazji istnieje chyba już od roku, ale został wypuszczony w jednym ich zdaniem wtedy e, neutralnym czy uniwersalnym odcieniu, z czym się totalnie nie zgadzam, bo jest to dość złoty i dość ciemny rozświetlacz. Teraz pojawia się jego ciemniejsza i jaśniejsza wersja i podoba mi się bardzo opakowanie i również podobał mi się ten koncept rozświetlacza, e, bo to jest taki wypiekany rozświetlacz ale Amrezi, um, w sensie chodzi mi tutaj o formułę. Uh, i byłem go bardzo ciekawy, bardzo chciałem go sobie kupić, natomiast w tej oryginalnej wersji był dla mnie za ciemny. Teraz wydaje mi się, że wreszcie będę mógł się w niego zaopatrzyć, także tak wyglądają nowości, jeżeli chodzi o Anastazję Beverly Hills i zwłaszcza w wypadku rozświetlaczy i palet. Naprawdę jest tutaj mega przyjemnie. Dalej idziemy do Huda Beauty i tutaj poza zestawami świątecznymi, które Wam na szybko pokażę na ekranie, pojawia się cała kolekcja oparta mm, czy cała kolekcja akompa ok akompaniująca nowe, nową paletę od Huda Beauty, więc może najpierw o nowej palecie, ona nazywa się Icy Nude, no i to jest paleta oczywiście z nazwy możemy wywnioskować, po pierwsze w kolorystyce nudowej, a po drugie w mm, takiej chłodnej kolorystyce, stąd też to słowo ice, także poza chłodnymi brązami mamy tutaj sporo szarości, mamy też trochę różu takiego chłodniejszego po raz pierwszy w tej palecie nie mamy też do czynienia z tymi takimi cieniami które wyglądają jak bakterie w próbówce także te dziwne wazelinkowe cienie e, Huda najwyraźniej Zostawia już w przeszłości, co oczywiście na plus. Chociaż nie do końca, dlatego że jeden taki bakteryjny produkt, tak ja określam, e, prześmiewczo też się tutaj pojawi. E, sama paleta jest na 18 cieni i wygląda naprawdę bardzo przyjemnie, jeżeli kolorystyka Wam się podoba. Jeżeli lubicie jakość cieni od chudy, myślę, że to jest coś takiego bardzo użytkowego, więc. E, Czemu się przy tym by nie zakręcić? Natomiast dopełniając tą kolekcję, mamy trzy nowe odcienie błyszczyków do ust, które ostatnio miały swoją premierę. Mamy też dwa nowe odcienie, um, takie bardzo brązowe, neutralne, jeżeli chodzi o różę do policzków, w mojej ukochanej formule Blush Filter. Ostatnio do moich rąk trafił już trzeci kolor, jeżeli chodzi o te różę, także jestem ich ogromnym fanem. Tutaj bardziej takie neutralne, brązowo-beżowe kolorki, chociaż na, 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 w sensie w samym opakowaniu wyglądają na bardzo brązowe, Natomiast na twarzach wygląda, że da się je rozetrzeć do dość delikatnego też odcienia. No i ten właśnie produkt bakteryjny, tak jak mówię, który dopewnia nam... No naprawdę to wygląda jakby coś tam się zepsuło, jakby była tam różowa pleśń. Ale o ile się nie mylę, jest to Fudge Gloss i to jest rozświetlacz właśnie w żelowo-wazelinkowej formule z różowymi drobinkami, jeżeli traficie właśnie w te pleśniowe... Różowe części, tak to przynajmniej wygląda. Natomiast najprzyjemniejszą, najładniejszą częścią tej kolekcji jest paleta, no i też jestem podekscytowany na te róże. Dalej pójdziemy do Nataszy Denony, która też stworzyła nową paletę. Na szybko też powiem o świątecznych rzeczach, czyli że o zestawie z mini paletką na trzy cienie i z kredką, a także z tak naprawdę produktem, który już normalnie był kiedyś dostępny. Nie wiem, czy on zniknął, może na jakiś czas i teraz znowu powraca, ale tą paletę razem kiedyś te, te, testowaliśmy. Jest to Rose Cheek Duo z rozświetlaczem i skremowym kremowym różem, natomiast sama paleta to jest Roxa, to jest paleta na 15 cieni, rozmiar midi czyli, że ten najbardziej popularny rozmiar jeżeli chodzi o Natasha Denony, od razu Wam też mówię, że paleta będzie limitowana także jeżeli Wam się podoba, warto ją, ją łapać w jak najbliższym czasie, no i jest to paleta mocno fioletowo-różowa z naciskiem przede wszystkim na fiolet i tutaj mamy zarówno te cieplejsze wersje fioletu, jak i chłodniejsze wersje palet, e, fioletu, e, maty w tej palecie zostały zreformułowane. Nowe matowe cienie są jakby odnowioną formułą, jeżeli chodzi o Nataszę Denone. Mamy tutaj też nową jakość błysków, która jest znana nam od kilku ostatnich palet. Mamy tutaj też taki. Ja ogólnie tą paletę dotykałem i błyski są dość ciekawe. Nie wszystkie mi przypadły do gustu, natomiast wśród tych błysków mamy też taki coś, czego kiedyś Huda była znana, bo bardzo często lubiła wsadzać te takie mozaikowe cienie do swoich palet. Osobiście nigdy nie jestem fanem tych cieni, dlatego że one wyglądają inaczej w palecie, niż będą wyglądać na oku, bo jakby widzimy dwa konkretne inne odcienie, ale mieszając je razem, bo. No, tak głównie będziemy w stanie je nabrać, to z kolei osiągamy zupełnie inny kolor. Natomiast ten zmieszany kolor też nie jest brzydki, jak najbardziej oczywiście pasuje do całej palety. Paleta jest naprawdę bardzo apetyczna i ja sobie ją odpuszczam, bo od jakiegoś czasu udało mi się nie kupować palet Natasha Denony, ale gdybym miał się złamać wśród ostatnich palet i którąś kupić, Tutaj mam na myśli odpuściłem sobie Gold i odpuściłem sobie I need a Warm Nude, to ta jest to, która mnie kusi najmocniej. Roxa jest naprawdę moim zdaniem, przepiękna, więc jak lubicie fiolety, to myślę, że nie będziecie też rozczarowani. Natomiast coś, na co ja się chyba skuszę, to będzie nowa paleta od Makeup by Mario, ale na start znowu świąteczne rzeczy, i tutaj będziemy mieć zestawy miniaturowych bronzerów i różów tych jego kremowych w sztywcie, właśnie w takich mniejszych pojemnościach, spakowane w esety. No ale tak jak mówię, to są produkty, które już znamy, kolory też są powtarzalne. Więc idziemy do palety. Mamy nową paletę z linii Ethereal, ona się nazywa Ethereal Moonlight i Mario mówi, że to jest paleta inspirowana tym, jak światło księżyca odbija się od wody. Cokolwiek to ma oznaczać. E, być może to ma nam tłumaczyć dlaczego paleta jest tak bardzo chłodna, bo jest to paleta neutralnych cieni, brązów, szarości, można powiedzieć, z jednym takim ciemnogranatowym odcieniem na samym dole. Jest to też paleta, w której znowu pojawia się formuła tych toperkowych błysków, które ja absolutnie uwielbiam z poprzedniej palety, która w porównaniu do tej kontrastowo wygląda z kolei na bardzo, bardzo ciepłą. Także jeżeli lubiliście tą poprzednią, która moim zdaniem jest przegenialna, jeżeli lubicie chłodną kolorystykę, jeżeli Wam właśnie podoba się ten koncept tych takich toperkowych, e, półprzeźroczystych błysków, które mają przepiękną drobinkę, to to też myślę jest paleta, przy której jak najbardziej można się zakręcić i raczej nie będziecie rozczarowani, natomiast jeżeli lubicie błyski, chcecie troszeczkę innego wyboru i nie chcecie wcale takiej dużej palety to Patryk tam ma coś też dla Was, ostatnio Wam mówiłem, zapowiadałem że, że takie podwójne paletki cieni od niego, duo cieni ma się pojawić, no ile się nie mylę pojawiło się aż pięć takich dwójeczek to są cienie patrząc na wypraski najpewniej wypiekane, natomiast to są cienie też mocno błyszczące z dużą ilością drobinek Patryk tam mówi, że można je nałożyć na oko delikatnie właśnie bardziej pozwalając na wybicie samym drubinkom, bądź można napakować się tak, żeby mieć full pigment. Natomiast jest to na pewno fajna opcja dla osób, które kupują i te, te też są jego swoją drugiego słowa. On stwierdził, że jest osobą, która bardzo często kupuje paletę tylko i wyłącznie dla, dla jakiegoś jednego błysku, który bardzo mocno przyciągnął jego uwagę, więc po prostu stworzył same błyski bez potrzeby kupowania całej palety, a, i to jest jego rozwiązanie na ten problem, z którym on się najwyraźniej Boryka. E, bardzo, bardzo fajna opcja. Ja też swoją drogą bardzo często patrzę na palety dla błysków, dlatego, że maty, no o ile mamy dobro, dobry jakościowo mat i kolory nam odpowiadają, no te maty są w, w przekroju wielu różnych marek, naprawdę zapewniające podobne efekty na powiece, natomiast to wśród właśnie błysków e, możemy doświadczyć różności niuansów, wielkości drobinek, moc, wiecie, mocy pigmentu e, i tak dalej, także właśnie fajnie, że to co najczęściej nas też do siebie przyciąga jest tutaj nam zaprezentowane po prostu w postaci dwójeczek i bez potrzeby właśnie kupowania żadnych innych cieni być może które nas by nie do końca interesowały. Poza tym w marcu Patryka ta pojawi się jeszcze zestaw, a właściwie dwie wersje tego samego zestawu z błyszczykami do ust w takich różowo-jagodowych odcieniach. Natomiast to jest formuła powiększająca usta, czyli że ta piekąca, tutaj, tutaj też wam od razu daje na ten temat znać. No i jeżeli chodzi o Patryka, ta, to też by już było na tyle. Inna ciekawa nowość to jest współpraca Fenty Beauty i gry Arcane. Wydaje mi się, że to jest gra. Nie mam pojęcia. Ja nie jestem growy, nigdy nie gram w gry komputerowe czy te na konsole, więc tylko i wyłącznie zdaje mi się, że to jest gra. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, to co nas interesuje najbardziej, to w tej kolekcji będziemy mieć nowe błyszczyki do ust, nowe odcienie. Mamy taki złoty rozświetlacz z linii Gloss Bomb. Wśród zdjęć pojawia się właśnie taki, który ma dość mocno Złoty pigment, jeżeli chodzi o zdjęcia promocyjne, natomiast udało mi się też dokopać do takiego, który wygląda na praktycznie biały, ale podejrzewam, że ma złoty refleks Poza tym pojawia się też paleta, którą można wykorzystywać jako paleta rozświetlaczy, bądź właśnie jako paleta toperów, czy błysków do oczu. Widzę tutaj też złoty liner, holograficzną kredkę, czy niebieski tusz do rzęs. Także mamy tutaj dość ciekawą współpracę, której po Fenty totalnie się nie spodziewałem. Natomiast same produkty, zwłaszcza ta paleta wyglądają całkiem dobrze. W marce P. Louis mamy kolekcję Mini Mi. to jest kolekcja świąteczna, natomiast tutaj o niej mówię, dlatego że to są takie wiecie, produkty stworzone specjalnie pod tą kolekcję, więc nie traktuję ich jako e, miniaturki spakowane w zestawy. Ta kolekcja jest dość mocno rozbudowana, mamy tutaj m.in. pędzle, mamy tutaj e, balsam do demakijażu, mamy maskarę, mamy naklejki na niedoskonałości, te takie wiecie pryszcze, które mają nam je e, teoretycznie zagoić szybciej. Mamy taką książkę slash paletę, w której znajdują się cienie do oczu, mamy tam brązery, róże, rozświetlacze, zestaw pędzli, mamy tutaj też tinty do twarzy, natomiast poza tą kolekcją również pojawia się w w marce Piliwis kalendarz adwentowy, który wygląda jak pociąg, o ile się nie mylę, jest na 25 dni, no i macie tam prawie same produkty wielowy, pełnowymiarowe, przy czym wiele z tych pełnowymiarowych produktów jest zestawami, w których znajdujecie wiele produktów naraz, także naprawdę bardzo, bardzo hojny kalendarz adwentowy, natomiast jest on też dość drogi. Jeżeli chodzi o markę Made by Mitchell, to tak samo jak Piliwis to jest marka pochodząca z Wielkiej Brytanii, tutaj mamy przede wszystkim to, co najmocniej aktualnie promują, to nowe różne do policzków z mocno rozświetlającym wykończeniem. Róże wyglądają na wypiekane i są dostępne w 10 odcieniach. Poza tym pojawiają się też drobinkowe błyszczyki do ust. Na święta najwyraźniej pojawiają się też mini paletki piątki, które wyglądają swoim opakowaniem praktycznie tak samo jak wyglądają mini paletki piątki od Nataszy Denony. A także Made by Mitchell zapowiada drobinkowe, płynne cienie. No i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o takie najciekawsze produkty, właśnie z tego odcinka. To by było na tyle. Teraz pójdziemy do rzeczy troszeczkę bardziej świątecznych, bądź mniej interesujących, natomiast trochę nowości jeszcze mamy do omówienia, natomiast też dlatego, że moim zdaniem są mniej interesujące, będziemy przez nie iść jeszcze szybciej, żeby nie marnować Waszego czasu. Mamy nową maseczkę arbuzową do twarzy nawilżającą, to jest żelowa maseczka od Glow Recipe, nawilżenie i ukojenie, to są jej obietnice. Mamy też nowe kredki do brwi od NYXa, to są kredki, które mają ten taki ścięty kształt, dzięki Czemu, w zależności od tego, jak ją będziecie na, na brwi wasze nakładać, możecie uzyskać albo bardziej wypełnienie nimi, bądź macie mieć możliwość rysowania pojedynczych włosków. Jeżeli chodzi o Maybelline, tutaj pojawiają się dwa produkty. Po pierwsze mamy drobinkowo-brokatową srebrną maskarę z linii Sky High. I tutaj szczerze Wam powiem, mam nadzieję, że te drobinki są naprawdę bardzo, bardzo małe, bo jeżeli nie są, no to powodzenia z drapiącymi oczami wypełnionymi brokatem. Poza tym, Pojawiają się też kredki takie holograficzne. Akurat to jest dość fajny produkt, bo w drogerii takich kosmetyków jest dość mało. Jedna wygląda na różowo-niebieską, a druga wygląda na zielono-fioletową, e, właśnie duochromową kredkę. Od Denesy Majrix mamy zestaw na święta z dwoma pełnowymiarowymi różami i z dwoma miniaturkami. To jest formuła kremowa. Od Merit mamy też zestaw trzech miniaturowych różów do policzków. Jeżeli chodzi o Shiseido, Shiseido wypuszcza na nowo, robi reformulację swoich podkładów Synchro Skin. Na razie oni tak naprawdę na e, swoich socjalach nie informują w jaki sposób ten podkład, poza tym, że opakowaniem, nie informują w jaki sposób ten podkład się zmienił. Do tego stopnia e, jestem jakby niepewny tej zmiany tej formuły, bo myślałem, że być może tylko opakowanie się zmieniło, że wybrałem się do Sephora i zapytałem u pracownicy właśnie marki Shiseido, czy formuła również tutaj uległa zmianie i ona potwierdziła, że jak najbardziej tak. Obie formuły, zarówno ta Self Refreshing, jak i ta Bardziej rozświetlająca, liftingująca formuła są odmienione teraz. Na razie nie wiem jak, więc być może do tego tematu jeszcze wrócimy później. Ale daję wam znać, właśnie, że ta zmiana e, nastała. Mamy też mgiełkę utrwalającą od e, Golden Rose. Ma zapewnić trwałość makijażu przez wiele godzin i w szczególności ma się sprawdzać z pracy e, przed kamerą lub przed aparatem. W swoim wykończeniu ma być matująca, natomiast dość ciekawa e, obietnica: sprzedawać produkt dla konsumenta indywidualnego, mówiąc, że będzie on świetnie. Nadawać się do pracy, wiecie, w świetle reflektorów. No, myślę, że to nie jest codzienna praca dla większości osób, więc może ja bym postawił na trochę inną obietnicę, marketingowo przynajmniej, aczkolwiek matującą, geokontrolującą. Spoko. Tą nowość też właściwie mogłem wrzucić do tych ciekawszych, dlatego że mamy współpracę marki Blend, Bunny i Roberta Welsha. On razem ze swoim bratem Bliźniakiem są dość mocno znani na YouTubie właśnie z content, contentu Beauty. William, o ile się nie mylę, chyba. Tak się nazywa jego brat. On się zajmuje bardziej pielęgnacją. Robert jest bardziej od kolorówki. No i tutaj, we współpracy z Blend Bunny stworzył zestaw dwóch par rzęs Błyszczyków do ust, w takich dość ciekawych. W sensie to są błyszczyki można powiedzieć. W dwóch odcieniach, które wyglądają dość ciekawie, ale zakładam, że mają niski pigment, więc są raczej takie, wiecie, tintujące tylko usta, a nie niżeli dające w pełni taki czarno-zielony kolor, jak w opakowaniu moglibyśmy się spodziewać. No i jest. Tutaj też taka dość duża paleta cieni z matami błyskami, która jest bardzo mocno kolorowa. Paleta nazywa się Divination. I sam wybór kolorów, jak i rozmiaru palety na dzisiejsze czasy wydaje się być dość nietrafiony, dlatego że aktualnie taka klientela indywidualna raczej szuka sobie jak najmniejszych, najbardziej skondensowanych palet się tylko wiecie, da, da osiągnąć. Więc na przykład dwójki od Patrykata są świetnym wyborem. Przynajmniej jeżeli chodzi o aktualne trendy i o to, czego klienci poszukują, bo też rozmawiały. Z dziewczynami w Seforze um, na temat tego, jakich palet klientki poszukują aktualnie, i właśnie one wspomniały, że pojedyncze cienie bądź dwójeczki są najczęściej e, czymś, o co klientki pytają. Także dość duża paleta w dzisiejszych czasach jest trochę nietrafionym wyborem, aczkolwiek no, myślę, że Robert, Robert, tak, Robert stworzył to, co po prostu jego zdaniem. Było fajne bądź co chciał stworzyć. Od Bobby Brown mamy też już zaprezentowaną kolekcję na chiński nowy rok. Paletkę cieni na cztery odcienie z błyskami z takimi wypikanymi oleśnymi lematami i płynna pomadka, plus parę innych produktów, które są w limitowanych opakowaniach. Od marki Nudestix Sticks na święta mamy zestaw trzech takich złotych. To miedzianych, błyszczących cieni do powiek z tej ich nowej linii Stax, gdzie te wszystkie pojedyncze cienie są składane ze sobą magnetycznie w taką wieżyczkę. Bajtery wypuszcza 6 nowych odcieni swoich cieni w sztywcie. Natomiast tutaj mamy znaną już wcześniej formułę, więc się nie zatrzymujemy. Kolorystyka bardzo neutralna, wyciągnąca lekko w chłodniejszą stronę. Nars na walentynki wypuści nową wersję pudru. Tego light reflecting, tutaj znowu formuła jest wam dobrze znana, więc tylko i wyłącznie nowe opakowanie i wypraska. Lecimy dalej. Mamy parę zestawów od House Labs, w tym zestawy z różami czy z produktami do ust. Znowu znana formuła, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o elf, elf wypuszcza w swojej bardzo popularnej linii camo um, płynne bronzery i płynne róże. Jeżeli konkretnie chodzi tutaj o róże, to tutaj mamy tylko nowy odcień, który nazywa się Bold Faced Lilac. Natomiast jeżeli chodzi o bronzery, to jest to cała nowa linia. Po prostu płynnych brązorów o wysokim pigmencie, które da się budować, ale można też się przy okazji rozcieńczyć, żeby wyglądały bardziej naturalnie. W formule z tego co widzę, znajduje się również delikatna drobinka. No i jest to bronzer zarówno do kontrolowania, jak i do ocieplania twarzy. W marcu Hermes pojawia się nowy odcień rozświetlacza 02 Rose Gold z taką dość ciekawą wypraską. Natomiast no, nic ciekawego, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o klinik, tutaj również mamy rozświetlacz nowy, który nazywa się True Highlight Weightless Illuminator. Z nazwy rozumiem, że ma być to rozświetlacz dający bardzo realistyczny wygląd na twarzy, który ma nie wyglądać jak rozświetlacz. Natomiast tutaj, jeżeli będzie więcej informacji, to do tego produktu jeszcze wrócimy, bo na razie mam tylko to jedno zdjęcie. No i też przy okazji mamy zaprezentowane już zestawy świąteczne, które głównie opierają się na pielęgnacji. Marka Raban również będzie wypuszczać sporo zestawów prezentowych, jeżeli chodzi o te święta. Pojawi się też kalendarz adwentowy, a także taki złoty, bodajże kremowy bądź wypiekany rozświetlacz w takiej dość ładnej kasetce, którą w ogóle możemy sobie przyozdobić jakimiś tam zawieszkami, natomiast wybór złotego rozświetlacza, zwłaszcza na modelce, nie wygląda to za bardzo apetycznie, bo się bardzo mocno na niej odcina. Produkt możecie, jak widzicie, używać na ciele, twarzy, bądź oczach. Dla mnie jest to stricte złoty cień na powieki, bo na twarzy czegoś takiego bym nie użył, a kupowanie tak ogromnego złotego cienia na powieki to jest dla mnie trochę przesada, bo kto często korzysta ze złotego cienia i kto potrzebuje aż tak dużego złotego cienia bo znowu podkreślam, na twarzy moim zdaniem to wygląda naprawdę bardzo średnio no ale opakowanie przynajmniej jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jeżeli chodzi o Milka mamy kolejne zestawy, tutaj są zestawy z już wcześniej te z błyszczykami, bazą i z różami do policzków tymi, tymi standardowymi, kremowymi Wam pokazywałem teraz mamy też te żelkowe róże, tutaj są dwie wersje albo dwóch odcieni, albo czterech odcieni naraz i dodatkowo razem z kosmetyczką i z pędzelkiem. Od Kylie Cosmetics też mamy kolekcję świąteczną. E, tutaj wśród nowości mamy lakier do paznokci w zestawie trzech. Wydaje mi się, że to jest nowość. Wcześniej Kylie nie miała lakierów. Mamy też paletkę czterech błyszczących cieni, a poza tym pojawiają się nowe odcienie kredek, nowe odcienie gloss dripów i nowy, odci nowy odcień, jeden olejku do ust. Na 25-lecie Pixie wypuszcza zestaw em, rozświetlaczy, które wyglądają na lekko kremowe. Mamy też płynny cień w sześciu odcieniach i nowe sześć odcieni ich bestsellerowej płynnej pomadki to są odcienie limitowane. Jeżeli chodzi o usta, na przykład w Smashbox mamy cztery takie metaliczne pomadki kremowe w sztywcie, natomiast tej marki już u nas w Polsce nie ma. Plus nie wiem, jak bardzo dużym zainteresowaniem, nawet w, gdyby była ta marka u nas w Polsce, metaliczne pomadki tego typu by się cieszyły. Wydaje mi się, że niedużym. Mamy też nową pomadkę Labsolu Rouge Dramamat od w sensie to są nowe odcienia i nowe odcienie i nowe limitowane opakowania, bo ta formuła już wcześniej w marcu oczywiście istniała, mamy też nowe pomadki w trzech odcieniach um, od dziewczyny, która prowadzi YouTube'a, jej marka nazywa się Ravi Beauty um, no i to jest formuła 3 w jednym i tutaj marka ma na myśli to, że jest to szminka komfortowa jak balsam, pigment można budować od lekkiego aż po pełny tak jak przy szmince, no i mamy rozświetlenie błyszczyku mamy też 8 olejków do ust od Aramis Beauty, to jest dokładnie Legendary Lip Oil i myślę, że obietnice są dokładnie takie same jak przy każdym innym olejku, nawilżenie, odżywienie nielepkie, trwałe, chociaż wiadomo jak to jest z na tyle kremowym i płynnym produktem, tutaj o trwałości za bardzo nie ma co mówić no i przy okazji oczywiście mamy lekki kolor jeżeli chodzi o markę Road od Hailey Bieber mamy parę nowości, m.in. trochę nowej pielęgnacji natomiast z tego co najbardziej mnie ciekawi, to chociaż ja tak tą marką w sumie nie jestem jakoś bardzo zainteresowany to najprawdopodobniej e, szminki bądź szminko konturówki w takim cienkim opakowaniu, bo z tego co widać mamy już opakowanie, które nawiązuje do jej różów, ale oczywiście jest w takiej o wiele węższej, powydłużonej formie. Na zdjęciach, gdzie Heidi używa laboratoryjnego testera widać, że używa go bardziej jak konturówki. Także tak, wygląda na to, że będziemy mieć szminko-konturówkę, którą Hailey będzie promować pewnie w połączeniu ze swoim peptydowym balsamem do ust. Mamy też trzy nowe odcienie błyszczyków od marki Isamaya Beauty z taką dość intensywną drobinką. No i mamy też nowy olejek do ust Lip Candy Oil od NABLI. Dostępny będzie w trzech odcieniach. Tutaj znowu obietnic nie chcę czytać, bo są dokładnie takie same jak przy każdym innym olejku do ust. Natomiast jedyne co Wam powiem, to dla mnie te opakowania wyglądają bardzo ładnie, ale też trochę dziwnie, bo nie wiem, czy wy też tak postrzegacie to opakowanie, ale ono dla mnie wygląda trochę jak taka butelka z mlekiem dla dzieci, więc e, nie wiem. I to też nie na każdym zdjęciu to dla mnie tak wygląda, bo na jednych zdjęciach to wygląda jak na przykład taka próbka perfum, którą czasami dostaje się do zakupów w seforze, a na innych właśnie przypomina mi to trochę butelkę właśnie z mlekiem dla dzieci, no ale to nic, to bardzo ładne opakowanie a i dość ciekawe odcienie. No i na sam koniec jeszcze dwa zapachy i ja w ogóle o zapachach mówię bardziej pod kątem opakowań niż samych zapachów, dlatego że dla mnie no zapachy zawsze trzeba powąchać jednak na żywo, żeby móc ocenić, czy one Wam się spodobają, czy nie. Natomiast oczywiście nuty Wam tak czy siak wspomnę, ale bardziej butelki, tak jak mówiłem, mnie do siebie przyciągają. Na przykład jeżeli chodzi o markę Merit, mamy tutaj zapach przede wszystkim gruszkowy, bo tak gruszka jest pokazywana jako pierwszy element tych perfum, ale bardzo mi się właśnie spodobała butelka. Poza tym w nutach mamy tutaj też bergamotkę, mamy fiołek, mamy jaśmin, wanilię, róże czy rozmaryn. O ile się też nie mylę, wydaje mi się, że to jest pierwszy zapach, jeżeli chodzi o markę Merit, która zazwyczaj. Bardziej jednak skupiała się na makijażu, natomiast mamy też, wydaje mi się, może pierwszą linię perfum z marki Bottega Veneta. Bardzo ciekawe opakowania, wyglądają naprawdę apetycznie moim zdaniem. Od razu marka wypuściła pięć zapachów. Nie będę Was tutaj zanudzać nutami każdego z nich, na pewno jeżeli e, Was zaciekawią, to sobie dokładnie to sprawdzicie i jeżeli coś Was będzie interesować, to jakby zgłębicie temat. Natomiast perfumy będą na pewno bardzo drogie, dlatego że za 100 ml, a o ile się nie mylę, to jest jedyna dostępna pojemność na chwilę obecną, trzeba będzie zapłacić 450 dolarów. Więc o ile się nie mylę, z przeliczeniem na polskie złotówki, pewnie będzie to bliżej 1800, może nawet 2000, e, drogo, bardzo drogo. Ale buteleczki są przepiękne, więc tylko i wyłącznie dlatego chciałem Wam o tym wspomnieć. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, które chciałem z Wami dzisiaj omówić, to będzie też już na tyle. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Życzę Wam udanej niedzieli. No i do zobaczenia. Pa, pa.